Już za chwilę studenci rzucą się w wir przygotowań do zbliżających się egzaminów, dlatego to doskonały moment na kolejne wydanie między sesjami. A w nim o bractwie czapki studenckiej UJ, o radach od nas, dla Was, w związku ze wspomnianą wcześniej nauką do sesji i o tym, co po niej, czyli pomysły na dobre wykorzystanie wolnego czasu. Zostańcie z nami. Razem ze mną w studiu Bartek Olajossy, zeszłoroczny wielki mistrz Bractwa Czapki Studenckiej i Natalia Lisowska, członkini Bractwa i tak się składa, że również nasza dziennikarka. Hej! Cześć! Rozmawiając o Bractwie Czapki Studenckiej, no trudno nie zapytać właśnie o te czapki. Natalia, czy mogłabyś mi powiedzieć, czym one się różnią, czym się charakteryzują i jakie mają dla Was znaczenie? Okej. Jak widać, są kolorowe, kolorów jest sporo. Jest ich tyle, ile jest wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też są przykładowo czapki innych uczelni wyższych krakowskich, takich jak Uniwersytetu Ekonomicznego. Mamy też czapkę dla studentów AGH. One się różnią tak naprawdę minimalnie krojem, na przykład szerszy otok, inna tasiemka. A poza tym najważniejszy jest po prostu kolor. A poza tym, czym dla nas jest dana czapka? Ona tak naprawdę jest dla nas takim pamiętnikiem, taką historią z naszego życia studenckiego. Kim jesteśmy, jak inni nas postrzegają, gdzie byliśmy, w jakich sytuacjach się znaleźliśmy. Są różne rodzaje przypinek, przykładowo przypinki tak zwane belgijskie, tak jak tutaj te trzy rączki, które znaczą, że osoby, które mi je dały, uważają mnie za osobę godną zaufania i za przyjaciółkę. Paleta, że jestem artystką, piórko, że pełnię rolę sekretarza. Więc tak naprawdę czapka jest po prostu takim wizualnym przedstawieniem tego, co jest w środku i co ludzie uważają na nasz temat. Okej. Bartku, może Ty nam teraz opowiesz o historii Bractwa. Co zapoczątkowało jego powstanie? Nasze Bractwo powstało w roku 2009. Była to idea dwóch medyków, którzy to stwierdzili, że ich obecne studenckie życie jest nudne. Tadeusz rok wcześniej był na wymianie studenckiej w Belgii, gdzie właśnie znalazł coś, co czasy komuny postanowiły w Polsce bardzo skutecznie wytępić, mianowicie tradycje studenckie. Sama czapka rzuca się w oczy. Za czasów komuny nikt nie mógł rzucać się w oczy, wszyscy mieli być równi, dlatego czapki odeszły do lamusa. Oni właśnie postanowili, po tym jak zobaczyli, jak właśnie tradycje studenckie są kultywowane w Belgii, jaka to świetna zabawa, chcieli zrobić to u nas, na UJ-cie. Ale nie mieli jakiegoś takiego specjalnego punktu zaczepienia. Do momentu, gdy to podczas świetnej zabawy, jaką jest czytanie książki podczas wykładu o obrazowaniu, przeczytali w książce profesora Zdzisława Gajdy o tym, że studenci na krakowskich ulicach nosili czapki. Z panem profesorem się skontaktowali, dowiedzieli się, co mieli się dowiedzieć, później dopytali, czego nie wiedzieli. W połączeniu z tym, co dowiedzieli się, oraz tym, co Tadeusz dowiedział się w Belgii, stworzyli coś, co dzisiaj nazywamy Bractwem Czapki Studenckiej. Okej, i teraz Wy to kontynuujecie tak naprawdę. Zgadza się. Dla Bractwa Czapki ważna jest integracja. W jaki sposób ona się objawia? Jak wygląda takie codzienne życie członka Bractwa? Codzienne życie członka Bractwa nie różni się niczym od życia klasycznego studenta. Zajęcia, czasem jakiś kolos, może obiad, jak się nadarzy. Ale ma zawsze jakby taką furtkę, żeby wieczorem gdzieś wyjść. I to nie w przypadkowo losowe miejsce, tylko właśnie na jakieś z wydarzeń Bractwa Czapki Studenckiej. Takim najbardziej pospolitym, robionym średnio co 2-3 tygodnie, jest tak zwany ostry dyżur, właśnie w kwestii upamiętnienia medyków, którzy założyli Bractwo. Na ostrym dyżurze można sobie po prostu przyjść, usiąść, pogadać, zaśpiewać oraz wypić piwko albo dwa. Jest również pewna bardziej oficjalna forma,
którym jest karczma. Karczma jest taka bardziej dyktowana, jest zrobiona pod pewien układ, gdzie w odpowiednim miejscu trzeba wstać, w odpowiednim miejscu trzeba się przedstawić, śpiewa się konkretne rzeczy w konkretnych momentach, w konkretnym momencie zdejmuje się czapkę, podrzuca się ją. Ogólnie taka zabawa prowadzona. Mhm. Natalia, ty wolisz właśnie te takie bardziej prowadzone zabawy, czy te spotkania, które nie są oficjalne? Szczerze, to bardzo zależy od humoru, ponieważ ostre dyżury to takie bardzo komfortowe po prostu wyjście, porozmawianie z ludźmi, napicie się czegoś i konwersacja, śpiewanie. A karczmy przez to, jak rzadkie są, one są po prostu bardziej wyjątkowe, to jest bardziej wyjątkowe doświadczenie. I też to jest tak naprawdę najlepsze wydarzenie, na które można przyjść jako nowa osoba, ponieważ każdy po kolei się przedstawia. Nawet jeżeli ktoś w bractwie jest od lat, wstaje i mówi coś po prostu, co przykładowo nowego w jego życiu się dzieje. A nowe osoby mają po prostu okazję przedstawić nam się pod kątem tego, co studiują, co lubią i po prostu mogą się dowiedzieć najwięcej, bo też tradycje się tam pojawiają. Bartku, ty jesteś wielkim mistrzem bractwa z zeszłego roku. Z czym wiąże się ta funkcja i czy są jeszcze jakieś inne role w bractwie? Rola wielkiego mistrza wiąże się głównie z tym, żeby na bractwie mieć rękę, żeby wiedzieć, co się dzieje, czego ludzie oczekują i właśnie to dla nich organizować. Przykładowo, chcemy jechać w góry, no to organizujemy wyjazd w góry. W kwietniu najbliższym będziemy mieli kolejny z naszych cyklicznych wyjazdów na tak zwane kudłacze, które wbrew nazwie niekoniecznie muszą znajdować się na kudłaczu. A jeżeli chcemy jechać za granicę, wtedy kontaktujemy się z naszymi przyjaciółmi z bractw zagranicznych i jedziemy za granicę. Czyli te znajomości są bardzo ważne. Tak, znajomości są bardzo ważne i co trzeba przyznać, bardzo dużą zaletą uczestnica właśnie w życiu bractwa jest wytworzenie sobie bardzo szerokiej siatki kontaktów, gdzie na przykład chcemy jechać do Warszawy, wiemy, że jest tam ktoś, kto nas przenocuje. Chcemy jechać do Brukseli, też się ktoś znajdzie. Jasne. Fenomenalne jest też to, że przez sam aspekt czapki można być bardzo łatwo rozpoznawalnym na własnym wydziale. Ja osobiście bardzo lubię ten motyw, ponieważ gdy się kłaniam, wszyscy zawsze mnie kojarzą, że to jest ta osoba, że na zajęciach jest taka i taka i zawsze wiemy, kto to jest. Nie jestem obcy. Mhm. Hasło bractwa brzmi in varietate unitas, czyli w różnorodności jedność. Co to właściwie oznacza? Czy każdy może być członkiem bractwa? Tak. Aczkolwiek zależy, jak interpretujemy określenie członka. Jeżeli wejdziemy w ściśle statutowe określenie, no to jednak uniwersytet narzuca nam, że mogą to być tylko studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie zmienia to faktu, że jeżeli przychodzi do nas przypadkowa osoba i chce do nas dołączyć, zapraszamy do naszej zabawy. Każdy może przyjść, niezależnie od tego, na jakiej uczelni studiuje, niezależnie od tego, jakiej jest płci, jakie ma wyznanie, jakie ma przekonania. Wszyscy są mile widziani. Pytanie jest tylko, czy z naszą otwartością na ludzi, gdzie jedyne, czego oczekujemy, to by nowe osoby były również otwarte na nas, taka osoba się utrzymała. Bo jeżeli będzie jakoś mocno zafokusowana na własnym zdaniu, wtedy może się okazać, że bractwo jej nie spasuje i po prostu przestanie przychodzić. Czyli jesteście takiego rodzaju po prostu wspólnotą, którą tworzycie. Zgadza się. Jasne. Tak, a zwłaszcza, że żeby dołączyć do nas, charakteryzujemy się tym, że w ogóle nie mamy żadnych zapisów. Dla nas dosłownie wystarczy zobaczyć na Facebooku, że okej, mają imprezę za tydzień, wpadnę, zobaczę. Można przyjść dosłownie raz i nigdy więcej się nie pojawić. Po prostu doświadczyć tego, zobaczyć, jak to działa na żywo. Jak nie przypasuje, można już nigdy nie przyjść. Jak się spodoba, można zostać z nami. Okej, czyli jak rozumiem, zachęcacie. Jak najbardziej. Co więcej, są pewne właśnie wydarzenia, które organizuje właśnie zarząd, czyli właśnie ostre dyżury, karczmy, wyjścia na imprezy uniwersyteckie, wyjazdy zagraniczne. To są wszystkie rzeczy organizowane przez zarząd. Ale ta możliwość poznania nowych ludzi daje później bardzo szerokie pole manewru w
w kwestii umawiania się prywatnie, w kwestii właśnie nawet samego wyjścia pogadania, w kwestiach pomocy. Często sobie pomagamy na przykład w trakcie przeprowadzek, kiedy trzeba przenieść cały majdan ze sobą, a jednak jest ciężki, więc zadzwonić do jednego, drugiego, wszyscy się zgadają i wszyscy sobie pomogą, więc jest to naprawdę świetna sprawa. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Przechodząc do innego tematu, jak Wam idą przygotowania do sesji? Można powiedzieć, że siedzą sobie wygodnie, komfortowo i próbują się nie pokazywać i nie ujawniać, żeby studenta nie zestresować za bardzo. W takim razie może nasi studenci będą mieli dla Was jakieś cenne rady, którymi podzielili się z nami przy okazji zeszłorocznej sesji zimowej. Będzie to moja pierwsza sesja, stąd też stres jest niemały, nie ukrywam. Natomiast twierdzę, że regularna nauka i notatki dadzą mi duże pole do popisu i z pewnością sobie poradzę. Na chwilę obecną zdążyłam przestudiować to, co zapisałam na wykładach i mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż wymiana między studentami, jeżeli chodzi tutaj właśnie o materiały, jest bardzo częsta i pomocna. Moją radą jest przede wszystkim nie stresować się na zapas. Staram się wypocząć, bo zauważyłam, że mój organizm, gdy się uczę, potrzebuje dużo odpoczynku i snu i to w ogóle poprawia moją pamięć, więc na pewno staram się wysypiać, no i powtarzać. My ze znajomymi zorganizowaliśmy sobie taką grupę do nauki, więc żeby nawzajem się motywować, po prostu siedzimy razem ze sobą, albo czasem ktoś przygotowuje jakiś temat i przedstawia go reszcie, albo po prostu jesteśmy razem i staramy się uczyć, tak żeby na sobie wymuszać to, żeby się faktycznie zabrać do roboty. Na szczęście udało się tak zorganizować wszystko, że mam grupkę znajomych, którymi mamy te egzaminy wspólne i po prostu się spotykamy razem i robimy burzę mózgów, żeby każdy coś dołożył od siebie. Jakiś protip dla szczególnie pierwszoroczniaków, jeśli chodzi o przygotowania do sesji. Wydaje mi się, że najważniejsze jest wyspanie się. Nawet jeśli zarywacie nockę, to warto się przespać parę godzin, wtedy ta wiedza nam się uporządkuje w głowie. No i przede wszystkim się nie stresować, bo wcale nie jest taka straszna, jak się wszystkim wydaje. Egzaminy są ważne, ale kiedy już się do nich nauczymy lub gdy je zdamy, przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek i zrobienie czegoś ciekawego. Połączmy się więc z naszym reporterem Kamilem Kaczmarskim, który zaproponuje nam różne opcje na wykorzystanie czasu wolnego. Znajduję się właśnie w studenckim klubie Żaczek i właśnie tutaj, na scenie za moimi plecami, już niedługo odbędzie się po wielu latach krakowska batalia freestyle'owa, czyli Bitwa o Małopolskę 2023. Jest to wydarzenie, które z pewnością zainteresuje wielbicieli nie tylko freestyle'u, ale też mocnego, rzeczowego przekazu słownego. Oprócz tego Żaczek bawi się także wielokulturowo i właśnie dlatego już w lutym organizuje tutaj Święto Holi, czyli imprezę pełną muzyki i tańca, która zainspirowana jest hinduistycznym świętem radości, której mamy nadzieję nawet po ostatnich egzaminach Wam nie zabraknie. Oprócz tego Żaczek będzie lokalizacją takich koncertów jak na przykład wystąpienie rapera KB czy Kartki oraz zespołu muzycznego Koniec Świata. Jak mogliście usłyszeć, na pewno nie będziecie się tutaj nudzić ani w trakcie sesji, ani tuż po niej. A jeżeli którekolwiek z wydarzeń, o których powiedziałam, Was zainteresowało, to śmiało sprawdźcie jego szczegóły na facebookowym profilu Klubu Studenckiego Żaczek. Dzięki Kamilu za te pomysły i dziękuję również wszystkim oglądającym za dzisiejszą obecność. Trzymam za nas kciuki na sesji i widzimy się niedługo po niej. Do zobaczenia.